Artem Czech, prawdziwe nazwisko Artem Aleksandrowicz Rednyk, urodził się w Czerkasach. Z wykształcenia jest socjologiem. Jest autorem kilkunastu książek prozatorskich. W tym roku w wydawnictwie Meridian ukazała się najnowsza książka Artema Czecha Rajondy. Artem Czech jest autorem utworu Punkt Zerowy. Jest to zbiór esejów opowiadających o wojnie. Niemniej nie jest to typowa książka o wojnie, jest to książka o życiu na wojnie, jednostki. Bardzo interesujące w tej książce jest ukazanie tematu z pozycji po pierwsze jednostki, po drugie osoby, która jest jakby wolna i myśli logicznie i która nie zgadza się z absurdami panującymi w armii. W 2017 roku Andrzej Bondar podarował mi i mojemu ojcu egzemplarz książki Artema Czecha podczas festiwalu Inne Brzmienia. Przejrzałem tą książkę od razu, zacząłem ją czytać, doszedłem do wniosku, że po pierwsze autor jest mi bardzo bliski, gdyż reprezentuje bardzo podobny do mnie punkt widzenia, czyli nie lubi patosu, nie lubi myślenia w kategoriach, powiedzmy, powinien, należy, a z drugiej strony jest to człowiek, który także uważa, że ta wojna była jego. Utożsamia się jakby z Ukrainą w sposób jednoznaczny w tej książce. Czyli też nie można go posądzić o jakieś żadne, że tak powiem, sympatie czy pacyfistyczne, czy, że tak powiem, sympatie do drugiej, nie wiem, już sympatia do drugiej strony.